Powicki Park Krajobrazowy utworzony został w 1998 roku na podstawie rozporządzenia ówczesnego wojewody konińskiego na obszarze 24 600 hektarów w obrębie gmin Kleczew, Orchowo, Ostrowite, Powic, Słupca, Wilczyn i Witkowo. Położony jest w południowo-wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego. Utworzono go w celu ochrony cennego obszaru o rzeźbie młodoglacjalnej. Charakteryzuje się ona bogactwem form geomorfologicznych, jakimi są rynny polodowcowe, wzgórza moreny czołowej, płaska i falista morena denna, formy szczelinowe i równina sandrowa. Wyróżniającą cechą parku jest obecność długich na wiele kilometrów polodowcowych rynien o stromych krawędziach, w których leżą jeziora połączone ze sobą ciekami. Jezior takich jest 17, choć wszystkich akwenów o różnej wielkości i znaczeniu dla stosunków hydrograficznych tego terenu jest kilkadziesiąt. 10 spośród nich osiąga wielkość ponad 50 hektarów powierzchni, zaś największym i najgłębszym zbiornikiem jest jezioro Powickie o powierzchni 1175 hektarów i głębokości dochodzącej do 46 metrów. Jego charakterystyki są imponujące nawet w zestawieniu z innymi zbiornikami w skali kraju. Na pewno jest największe na Pojezierzu Wielkopolsko-Kujawskim pod względem objętości zgromadzonej wody. Wynosi ona prawie 135 tysięcy metrów sześciennych, gdy drugie co do wielkości jezioro parku, Niedzięgiel albo Skorzęcińskie, ma tylko ponad 30 tysięcy metrów sześciennych. Na tym samym Pojezierzu Wielkopolsko-Kujawskim jezioro Powickie jest drugim po Gople pod względem długości, a trzecim pod względem długości linii brzegowej. I jeszcze jedna ciekawostka. Czas całkowitej wymiany wody w jeziorze Powickim wynosi 24 lata. Drugim pod względem wielkości jeziorem parku jest Niedzięgiel, zwane też ze względu na leżącą nad jego brzegiem miejscowość wypoczynkową Skorzęcin, jeziorem skorzęcińskim. Na Pojezierzu Wielkopolsko-Kujawskim jezioro Niedzięgiel jest najszerszym akwenem. Jego powierzchnia wynosi 638 hektarów, maksymalna głębokość ponad 21 metrów, szerokość 1450 metrów. Jezioro Powickie odwadniane jest przez niewielką rzeczkę Meszne należącą do dorzecza Warty. Z kolei jezioro Niedzięgiel leży w dorzeczu Noteci i odwadniane jest przez płynącą w kierunku północnym Małą Noteć. Oba te jeziora ze względu na jakość wody i atrakcyjne położenie są popularnymi rejonami letniego wypoczynku, żeglowania, windsurfingu i nurkowania. Takie jeziora jak to o nazwie Niedzięgiel są prawdziwym skarbem narodowym. Niestety w ciągu lat te wody się degradują. Opłynęliśmy jezioro. Na szczęście przed sezonem turystyczno-weekendowym panuje tutaj spokój, ale można sobie wyobrazić, że w pobliskim ośrodku w Skorzęcinie w sezonie, gdy jest kilkanaście tysięcy, a nawet kilkadziesiąt tysięcy osób jednocześnie, jaki tutaj panuje hałas i ci, którzy przyjeżdżają wypocząć, właściwie męczą się przez cały okres pobytu. Masowy rozwój ośrodków przywodnych, kameralnych, ale i takich molochów jak Skorzęcin, ma niewątpliwie swój negatywny wpływ również na prowadzoną od stuleci gospodarkę rybacką. Zanieczyszczenia wód, hałasy późnonocne, kłusownictwo powodują, że wydajność tych gospodarstw z roku na rok maleje, a różnorodność gatunkowa ryb zmniejsza się systematycznie na rzecz najbardziej odpornych, umiejących dostosować się do zmieniających się warunków. Sytuacja ta ma odniesienie także do ptactwa wodnego, chętnie korzystającego z przybrzeżnych szuwarów. Tak jednak jest niestety los wszystkich atrakcyjnych zbiorników wodnych w Polsce. W Powickim Parku zaś, poza wymienionymi dwoma największymi i najważniejszymi jeziorami, do większych należą także Ostrowickie, Wilczyńskie, Kownackie i Budzisławskie. Kolejną jednakże niepokojącą ciekawostką, jeżeli chodzi o jeziora parku, jest systematyczne ubywanie w nich wody. Ciągnie się to zjawisko od połowy lat 70. ubiegłego wieku i tak w przypadku jeziora Niedzięgiel linia brzegowa cofnęła się o 20 do 30 metrów, w niektórych miejscach nawet o 100 do 200 metrów, a jeziora Powickiego o 10 do 20 metrów. Czym to jest spowodowane, tak do końca nie zbadano.
Do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych w Wielkopolsce należy Skorzęcin. Mała wioska otoczona bogatymi lasami, leżąca nad jeziorem Niedzięgiel. Ośrodek wypoczynkowy położony między jeziorem Niedzięgiel i Białym może przyjąć jednorazowo około 6 tysięcy osób, a sporadycznie nawet więcej, co stawia pod dużym znakiem zapytania możliwości prawdziwego letniego wypoczynku. Jest to największy tego typu ośrodek w Wielkopolsce i jeden z największych w kraju. Ma piękną, dużą plażę i strzeżone kąpielisko. Można korzystać z pola namiotowego, zaopatrzonego w niezbędną infrastrukturę biwakową. Można wynająć jeden z wielu domków kempingowych. Można zamieszkać w kwaterze prywatnej bądź w hotelu. Tuż przy Jeziorze Białym w Skorzęcinie Biała Góra, wznosząca się 119 metrów nad poziom morza, porośnięta pomnikowymi dębami. Jest ich w tej chwili ponad 40, a było więcej. Kilka okazałych drzew padło pod toporami w latach 80. ubiegłego wieku w wyniku nieodpowiedzialnej i rabunkowej gospodarki ówczesnego kierownictwa ośrodka w Skorzęcinie. Istniejące dęby zarejestrowane są jako pomniki przyrody o obwodach dochodzących do 450 cm. Na terenie Powickiego Parku Krajobrazowego naliczono ponad 190 okazałych drzew zasługujących na ochronę w znacznej części w formie pomników przyrody. Właśnie tutaj w Skorzęcinie, na terenie ośrodka wypoczynkowego, z jeziora Niedzięgiel wypływa noteć zachodnia, która przez szereg jezior trafia do właściwego nurtu noteci. Na terenie parku nie ma aktualnie, w chwili realizacji tego filmu, rezerwatów przyrody. Projektuje się utworzenie rezerwatów leśnych, torfowiskowych, florystycznych i faunistycznych. Bezsprzecznie na ścisłą ochronę rezerwatową zasługuje Jezioro Czarne, w tej chwili traktowane jako użytek ekologiczny. Jest to przykład jeziora zarastającego systematycznie z fragmentami lustra wody, pływającymi wyspami oraz szuwarami. Dostępu do jego brzegów, zresztą o bardzo grząskim podłożu torfowiskowym, bronią skutecznie olsy torfowcowy i porzeczkowy, zarośla brzus,